Ameryki, ja witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku serii wyzwania Super Slime. Początek taki szybki, ponieważ dzisiaj bardzo ważną rolę w wyzwaniu będzie odgrywał czas, ponieważ zrobię nie jednego, nie dwa, aż trzy slajmy i będą to slajmy w 3, 2 i minutę. Tak, trzy slajmy. Pierwszy slajm robiony w 3 minuty, drugi slajm robiony w 2 minuty i ostatni slajm robiony w minutę. Nigdy jeszcze nie robiłam slajmów na czas, zastanawiam się, jak mi to wyjdzie, czy w ogóle one zdążą się zaslajmować i tak dalej. Także cóż, dzisiaj pora na wyzwanie czasowe. Ale najpierw muszę wam jeszcze pokazać slajma z poprzedniego odcinka, którego robiłam razem z deloperem w wyzwaniu Not My Arms Challenge. Jest on taki, jak pamiętacie, niebieski z brokatem i deloper wybrał dla niego nazwę, ponieważ w sumie to on robił tego slajma. Także jaką wybrałeś nazwę dla tego slajma? Nie moja niebieska ręka. Tak, nazwa dla niego to nie moja niebieska ręka. Ten komentarz spodobał się deloperowi najbardziej. Także tak będzie się teraz nazywał ten slime. A ja przechodzę już do wyzwań czasowych. Okej, ale najpierw zanim zaczniemy, muszę wam jeszcze koniecznie pokazać nowe rzeczy, które przyszły do mnie ze slimeboxa, ponieważ są tak śliczne. Po prostu wow. Najważniejsze dla mnie. Moje ukochane kuleczki. Ten syrop jonowy, wiecie jak je lubię, w nowych kolorach. I one są takie metaliczne, tak się błyszczą właśnie. Wyglądają jak takie kolorowe perełki. Po prostu wow, tutaj takie z niebieskim, różne mieszanki, tutaj różo, fiolety, to jest tak ładne, naprawdę. I jeszcze dwa super, srebrny i złoty, jak zobaczyłam ten złoty, to po prostu za nie mówiłam, bo wow, tak mi się podoba. Śliczne są, także takie nowe, puchate, strefionowe kuleczki w cudownych, metalicznych kolorach. Mam też nowe pojemniczki, takie fajne. Takie same w sumie jak ostatnio. Pojemniczków nigdy za wiele. Zapasy kleju muszą być. Neonowe barwniki. Jej. Cztery brokaty. Odpakujemy je sobie. Okej, mamy trzy takie neonki. Zielony, różowy i żółty. Takie fluorescencyjne brokaciki. I takie biało, srebrne igiełki. Naprawdę super to wygląda, mega mi się podoba. To jest jakby też taki trochę odcień różu, one tak opalizują na różowo, zielono, naprawdę śliczne. Oj, czemu się już wysypało. Bardzo delikatne są. I mam też brzeloczek, jej! Ale fajny, ładny bardzo jest, taki gumowy. Ale śliczny. I takiego słodziaczka. Slimeboxika uśmiechniętego. Tak, także tyle z nowości, a teraz przechodzimy do robienia slajmów na czas. Pierwszy slajm, jaki będę robić, to będzie slajm w 3 minuty. Ogólnie będzie to najdłuższy czas dzisiaj, ale i tak wydaje mi się dosyć krótki. Mam już gotowy aktywator, który zrobiłam tak jak zawsze z sody i płynu do soczewek. Mam tutaj kleje i pierwszy slajm, jakiego zrobię, to będzie właśnie z białego kleju, z fioletowym barwnikiem, tymi igiełkami i tymi kuleczkami metalicznymi. Także on ma najwięcej składników, dlatego wzięłam go na pierwszego slajma, którego będę robić w 3 minuty. Tak, tutaj jest Grzegorz, mój asystent, który, może pokazać telefon, włączy 3 minuty na stoperze. Możesz mi powiedzieć, jak minie minuta? Minęło 5 sekund. Dobra, zrobię takiego mniejszego trochę, żeby nie musieć dawać aż tyle aktywatora. To jest dużo czasu w sumie. Nie wiem, ale jakoś się stresuję, że mi się nie zeslajmuje w tym czasie. Barwnik fioletowy, fajny kolor. Jeszcze trochę. Nie robiłam jeszcze slajma nigdy na czas. A! Aktywator sobie wylała. Pół minuty minęło. Pół minuty? Tak. To spoko, mogę wychillować. Dobra. Okej. Kulki potem, dobra, aktywator. Trochę. Minuta prawie. No, się jeszcze nie glotkuje. 2 minuty zostały.
właśnie, ludkuj jeszcze. Ludkuj! Kurczę. No, dużo czasu. A teraz się okazuje, że wiesz, na kluczową rzecz, czyli zglutkowanie, to może być za mało czasu. Połowa czasu. Serio? Tak. Teraz się zestresowałam, mam za dużo aktywatora. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dobra, rozmieszamy to. Klej się do mnie. A nie, nie klej się. Spłyń do soczewek. Minuta. Dobra, tyle wystarczy. Oh my gosh. Kulki muszę dodać, a nie mam ręki. Trzeba było jednak je najpierw rzucić. Pomóc? Nie, nie możesz mi pomóc, to nieuczciwe. 30 sekund. Moje piękne kulki, odkleję chociaż ode mnie. Tylko je weź. Mówiłam, że nie robiłam slajma na czas. Jeszcze igiełki! 14. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Tak, tak się prezentuje. Mój pierwszy slime, który robiłam na czas. Na 3 minuty! Także zostały mi jeszcze dwa wyzwania, 2 minuty i minuta i boję się, jak to wyjdzie. Ale okej, schowajmy na razie tego śliczniaka do pojemniczka. Okej, opanowałam sytuację, umyłam miskę, slime jest bezpieczny w pojemniku, jeszcze potem wam go pokażę. Udało mi się też odzyskać część moich igiełek i wpakować potem do pojemnika, także jest spoko. Pora na slime'a numer 2, którego zrobię w 2 minuty. Tym razem będzie to przeźroczysty klej, złoty pyłek i złote kulki. Z racji tego, że tamten slime był pierwszym slime'em, który robiłam na czas, to myślę, że nie do końca miałam dobrą strategię, ale teraz mam już pewne doświadczenie. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać slime'a w 2 minuty. Uwaga. Mów mi co 30 sekund. 3, 4. Otworzyć kulki. Otworzyć pigment. Klej. Oh my gosh, stres. Dobra. Wiesz, że one się toczą. Wiem, że się toczą, potem je pozbieram. To właśnie jest fajne w kulkach, że się toczą. Dobra. 20 sekund. Oh my gosh. 30 sekund. Za szybko dałam aktywator. Przez to, że się stresuję, że muszę szybko i za szybko dałam aktywator trochę. I to wydaje się, że to będzie w sumie konsystencja, ale dobra. Nie przejmujmy się, może uda się to jakoś ugnieść. Minuta. Za połowę czasu. O, dużo lepiej ci poszło. Tylko trochę się mało rozciąga, bo ja przesadziłam z aktywatorem z tego stresu, że teraz mi się nie zaglutkuje. Ups. Dajmy pół.
Ups! O nie, moje leginsy czarne są teraz złote. Kulki, ile? Ile czasu? Teraz będzie pół minuty. 34, 33. Pół czy półtorej? 30 sekund zostało. Aha. To już nie jest aż taka katastrofa jak ostatnio. 12, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, poszło mi lepiej niż ostatnio, pomijając fakt, że zsypałam pigment. Tak wygląda. Trochę za dużo aktywatora dodałam, ale to właśnie z obawy, że nie wyjdzie. Ale ma pigment, kulki, a ja mam ręce Midasa. Tak, tak się prezentuje. Myślę, że druga próba bardziej udana niż pierwsza. Mój złoty slime 2 minuty. Daj mi do tej miski. Z resztkami. Dzień Heidi. Okej, ogarnęłam już te wszechobecne złoto. Slime w pojemniczku, koło fioletowego. A dla mnie pora na zrobienie ostatniego slime'a dzisiaj, którego będę musiała zrobić w minutę. Nie wiem jak to zrobię, ale będzie to slime z białego kleju i z neonowymi kolorami. Będzie różowo-zielony. Jestem gotowa. Proszę o czas. Gotowa? Mhm, ale nie wiem, co no. 3, 4. To 10 sekund będę. No. 50. Już? No. 50 sekund minęło? No 10 sekund minęło. No to przestań. To ile zostało, mówię? Nie mówię, dobra. Jeszcze mnie rozprasza. 40. Zostało 30. Mhm. Czy zostało, czy minęło, to bez znaczenia, bo to połowa była. 20. Nie mogę go wyjść. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ding, ding, ding. Nawet ci wyszło. No nawet, ale... Jest bardzo płynny. Ten chyba najmniej jest uslajmowany, że tak powiem. Bo on po minucie wygląda tak. Ale ja pozwolę go sobie trochę, wiecie, doprawić. Tak myślę. Bo tak to nigdy się od niego nie odkleję. Okej. Okay. Po tym jak dodałam do niego jeszcze trochę aktywatora. Wygląda tak. Jest naprawdę bardzo ładny. Ten brokat słabo w nim widać, ale jak się przyjrzymy, to fajnie bardzo wygląda. On przede wszystkim jest bardzo neonowo-różowy, z małą nutką neonowej zieleni. I to już wszystkie slajmy na czas. Jak oceniasz moje umiejętności w slajmach na czas? Bardzo dobrze. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem, a tutaj moje trzy bardzo szybkie slajmy. To są nie po kolei. O! Trzy bardzo szybkie slajmy, 3 minuty, 2 minuty i minuta. Tak się prezentują w pudełeczkach, w sumie robiłam. Także są coraz mniejsze, ciekawe dlaczego. Pokażę wam je wszystkie jeszcze raz. Fioletowy! Fioletowy slajm, którego robiłam w 3 minuty. Tak, to było chyba najbardziej nieogarnięte i przyczepiło mi się do niego trochę niepotrzebnych rzeczy. Ale finalny rezultat wygląda tak, jest bardzo ładny. Metaliczne kuleczki, brokat, fajnie wygląda. Trochę za dużo jest w nim aktywatora, ale wydaje mi się, że gotowy efekt i tak wyszedł całkiem fajnie. Także to jest slime numer 1 i wymyślcie też koniecznie do niego jakąś fajną nazwę. Ja w następnym odcinku wybiorę tą, która spodoba mi się najbardziej. Slime numer 2, robiony w 2 minuty.
Wydaje mi się, że wyszedł bardzo fajnie, ale też chyba jest w nim trochę za dużo aktywatora. Ale wydaje mi się, że wyszedł mi najlepiej ze wszystkich. Jest totalnie złoty. Bardzo ładnie wygląda. Też pamiętajcie, żeby wymyślić dla niego jakąś fajną nazwę i napisać ją w komentarzu. I ostatni slime, robiony w minutę. Potem, jak wiecie, musiałam go trochę poprawić, bo w minutę nie do końca udało mi się uzyskać slime'ową konsystencję. Tak to mój mały różowy neonek, którego robiłam w minutę. Tak się prezentuje. Ogólnie wygląda bardzo fajnie. Też napiszcie do niego jakąś fajną nazwę w komentarzu. Ja na następny odcinek wybiorę taką, która spodoba mi się najbardziej. No i co, to już było chyba w sumie tyle w dzisiejszym odcinku z wyzwaniami czasowymi na robienie slajmów. Bardzo fajnie wyglądają te kolory obok siebie w tych pojemniczkach. Tak się prezentują. Możecie napisać, który z nich podoba Wam się najbardziej, jak myślicie, który z nich wyszedł mi najlepiej. I pamiętajcie o jakichś fajnych nazwach dla nich. Ja na samym odcinku wybrałam nazwy, które spodobają mi się najbardziej. O, na tym szarym tle, jak ładnie. Ładne te kolory razem wyglądają. Tak, w tym odcinku to już wszystko. Jeśli Wam się podobał, pamiętajcie proszę, żeby zostawić łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Ode mnie to tyle. Życzę Wam miłego glutkowania. Buziaki, pa!